Witam Was bardzo serdecznie w podsumowaniu no pierwszego meczu w tym sezonie, meczu oczywiście Białej Gwiazdy, które no kończy się niedosytem. Kończy się niedosytem, bo wynik remisowy, wynik 2-2 na pewno nie zadowala kibica krakowskiej Wisły. No ja sam jestem bardzo niepocieszony tym wynikiem. No słuchajcie, na pewno ten mecz, może to nie był tragiczny mecz Białej Gwiazdy, to tak nie powiem, ale na pewno był to mecz, w którym no przede wszystkim brakło takiego wyrachowania, za dużo błędów w obronie, błędów Łasickiego, też bramkarz nie zaliczył, bramkarz nie zaliczył dobrego, więc tutaj no na pewno mam spore zastrzeżenia do gry bramkarza. Również wielu innych zawodników się nie popisało. Także tutaj naprawdę, no i też no nie mogę powiedzieć, no sam trener również zawiódł taktycznie i przede wszystkim zmianami. Że tak powiem, no nie robi się czegoś takiego, gdy bardzo dobrze wygląda Kasper Duda, bo naprawdę dobrze, nieźle to wyglądało z jego strony, a trener Sobolewski go zmienia. No było to co najmniej niezrozumiałe. Ale tak, pierwszą bramkę strzelił Górnik Łęczna i to była bramka kuriozalna. Po prostu nie wiedziałem się, czy śmiać, czy płakać w tej sytuacji. Była to 28 minuta, strzelce bramki Kozak. Potem no, wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, bo Wisła stwarzała sobie już sytuację, troszkę bardziej kontrolowała mecz. No i w 39 minucie bramkę strzela Goku, zresztą bardzo, bardzo ładną bramkę. No i no, pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1-1 i myślę, że to był taki dobry prognostyk przed tym. No już ludzie myśleli, tak czułem, że Wisła no strzeli kolejną bramkę, no i można powiedzieć, że tak się stało, no bo bramkę strzelił Miki Wilar i było 1-2 dla Białej Gwiazdy. No i wszystko byłoby wspaniale, gdyby, oczywiście no trzeba było tam wykończyć, były sytuacje i te niewykorzystane sytuacje się po prostu zemściły i tutaj no w 86 minucie zostaliśmy pokarani. Deja strzela bramkę, no tutaj no, ciężko winić bramkarza, ale na pewno no, defensywa nie zafunkcjonowała, no i nic się w tym aspekcie potem nie zmieniło, nie zdołaliśmy strzelić bramki, no na pewno bardzo mnie to boli, bardzo cierpię z tego powodu, ponieważ uważam, że można było tutaj sobie w tej sytuacji poradzić. No ale stało się jak się stało, wiadomo i cóż, no musimy się z tym pogodzić, że tutaj dwa punkty tracimy, mamy jeden punkt. Oczywiście, też trzeba powiedzieć, bo to ludzie czasami mówią, o Górnik Łęczna. Górnik Łęczna wcale źle nie wygląda, jakby uważam, że oni się dosyć dobrze wzmocnili. Oni też nie zagrali jakiegoś wybitnego meczu, więc też tutaj nie ma co. Ale słuchajcie, no liga jest długa i tak naprawdę to jest pierwszy mecz. Oczywiście dużo jest zarzutów do Sobola, do konkretnych zawodników. Ja zresztą się nie dziwię, powiem wam szczerze, bo to co robił w tym meczu Łasicki, to jest kryminał. Już pomijam, że w 15 chyba sekundzie dostał żółtą kartkę, a nie było to aż takie zagrożenie, żeby tutaj faulować zawodnika Górnika. Tam już z kolei mogła być z tego groźna sytuacja, no Kozak tak uderzył, no niby piąskował ratoj, ale uważam, że to mogło się źle skończyć. To po pierwsze, a po drugie żółta kartka, więc on już musiał grać asekuracyjnie, bardzo często spóźniony. No i tutaj pytanie, gdyby zagrał Moltenis, czy to lepiej by funkcjonowało? No, można byłoby mieć takie odczucia. No i muszę powiedzieć też tak, że szkoda, że Rodado też nie wykorzystał wielu tych sytuacji, bo miał naprawdę, on się tam wiele razy zamotał w tym polu karnym, no więc tego troszeczkę wymagamy od tego zawodnika, żeby jednak takie sytuacje już kończył. Na pewno co? No na pewno na plus Kasper Duda. Myślę, że troszkę grał na innej pozycji, grał nieco niżej i myślę, że sobie poradził naprawdę dobrze. Także tutaj brawa i myślę, że tutaj nie mam
jakichś wielkich zastrzeżeń. Jeśli chodzi o debiutantów, no myślę, że Alfaro zagrał dobrze w tym kontekście, że to nie jest mistrz dyblingu i to widać, to nie jest drugi Mula, ale ma dużo bardziej chyba, powiedziałbym, że ma lepszy celownik. I to faktycznie się zgadza, lepiej to wygląda pod tym względem, faktycznie tu na plus. No i myślę, że brakowało czasami, no po prostu wybory, ale myślę, że no będą z niego ludzie. No i Miki Villar. Myślę, że to była postać bardzo, bardzo w porządku. To była siła i tutaj do niego też się nie będę czepiał. No to są piłkarze, których można wyróżnić. Reszta niestety. No i Satrustegi. Myślę, że on też zasługuje na to, żeby go tutaj delikatnie pochwalić. Był to debiut i taki bardzo przyzwoity. Wiele, wiele dobrych interwencji. Oczywiście zdarzały mu się błędy, ale tego nie było aż tak bardzo dużo. Warto też wspomnieć o tym, co sądzę w ogóle o trenerze Sobolewskim, bo na Twitterze wylało się, że już go trzeba zwalniać. Ja oczywiście jestem świadomy tego, że Radosław Sobolewski popełnił w tym meczu wręcz kardynalne błędy, bo ja uważam, że no trochę te zmiany były na siłę. To byłyby dobre zmiany, gdyby Wisła Kraków prowadziła 0-3, a nie 2-1. Także tutaj w ogóle decyzje śmieszne, tak prawdę powiedziawszy, śmieszne. I też ci zawodnicy, no to nie byli zawodnicy, którzy, nie wiem, wnoszą doświadczenie, którzy znają tą ligę, mają taką charakterystykę właśnie pod utrzymanie wyniku. No tutaj trzeba było bronić ten wynik. No, wiadomo, no, że nie uda, już wiadomo, że czym dalej w las, no to będzie ciężej strzelić tą bramkę, no bo Górnik Łęczna napierał i tak naprawdę jedna akcja i byłoby po ptakach. No i tak się stało, że po prostu jedna akcja, jeden stały fragment gry i tak naprawdę po temacie, bo potem już tych minut było troszkę za mało i ostatecznie Wisła Kraków remisuje to spotkanie i myślę, że duża jakby rola w tym trenera Sobolewskiego i to nie mówię ani złośliwie, ani nic, bo ja trenera osobiście bardzo cenię i lubię, ale no tutaj ten mecz po raz kolejny zawalił, to są też błędy powtarzalne, to są błędy, które się już zdarzały w tamtej rundzie, bo tak trzeba sobie jasno powiedzieć, i dalej się zdarzają, nie potrafiono tych błędów wyeliminować, no i dlatego wynik jest jaki jest. Ale czy ta gra była fatalna? No nie była. Myślę, że były jakieś tam plusy. No Goku, no to też był piłkarz, o nim zapomniałem, a tutaj no też trzeba powiedzieć, że bramka naprawdę urokliwa. Także Goku na pewno transfer na plus, to już można powiedzieć. Myślę, że jak będzie jeszcze częściej, będzie jeszcze bardziej aktywny, no to już w ogóle mamy super zawodnika z naprawdę świetnymi statystykami. Ale wracając do trenera Sobolewskiego, no ja bym go nie skreślał po jednej kolejce. I ja wiem, Twitter to jest trochę czasami wysypisko różnych wręcz skrajnych opinii, więc nie należy się tym przejmować, ale z całą pewnością to nie pomaga zespołowi, jak my będziemy pisali, że słuchajcie, bo to Sobolewskiego trzeba zwolnić go trzeba, no trzeba sobie zadać pytanie, kto przyjdzie. No tak naprawdę na ten moment jedynym sensownym kandydatem wydaje się Myśliwiec, który, pamiętajcie, nie ma jednak doświadczenia takiego w pracy z takim klubem, bo jest jednak pewna subtelna różnica pracy w Stali Rzeszów, a w Wiśle Kraków. No naprawdę uwierzcie mi, że to robi różnicę, przede wszystkim no, to jest jeszcze bardziej gorące krzesło niż Stali Rzeszów i przede wszystkim no, wymagania są dużo, dużo, dużo większe. Więc ja uważam, że naprawdę nie atakujmy trenera Sobolewskiego, skupmy się na tym, by po prostu wyniki, jak będzie, naprawdę jeszcze to nie jest takie coś, to nie jest taki alarm, żeby tutaj wołać i mówić Jezus Maria, trzeba zmieniać trenera, no to byłoby w ogóle śmieszne, po pierwszej kolejce przedłużali specjalnie kontrakt i zwolnią trenera, tak, bo jakiś użytkownik X tak sobie wymyślił, tak sobie taki pościg opublikował, no nie, no tak to nie działa, całe szczęście, bo no chcecie też, o ile no pewnie z Sobolewskim udałoby się, że tak powiem, rozwiązać umowę za porozumieniem stron, to w przypadku innych trenerów, no to nie może być tak łatwo, więc nie, i też
myślę, że Jarosław Królewski dobrze powiedział w jednym z wywiadów, że on też jest za tym, żeby prowadzić jakiś projekt, który jest długofalowy. No bo też ciężko oczekiwać, od razu efektów, gdy się zwolni Sobolewskiego. No wtedy się nie dowiemy. Dajmy mu chociaż tą rundę spokoju i po rundzie myślę, no Jarosław Królewski da mu na pewno więcej czasu, ale nawet tak kibice, dać mu ten taki kredyt zaufania. Takie jest moje zdanie. Ja wiem, że już dużo osób skreśliło trenera po awansie, po braku awansu do Ekstraklasy, ale myślę, że to jest takie, nie jest to prawidłowe rozwiązanie. Uważam, że trzeba dać mu jakiś czas, to jest dopiero kolejka numer jeden. Oczywiście jakaś lampka się musi zaświecić, na pewno. Nie może być tak, że po prostu nic nie ma żadnej rozmowy, ale myślę, że też nie powinno być tak, że nagle robimy jakiś wielki alarm. No i myślę, że tak w gabinetach się nie dzieje, no bo umówmy się, no to jest liga jest długa i myślę, że jeżeli w kolejnym meczu wygramy, to znowu te nastroje, przynajmniej na Twitterze, się zmienią, że a może ten Sobolewski nie jest tak zły. No to jest czytanie Twittera, to jest takie, wiecie, czytacie jedną kolejkę, zjazd. Po prostu jedziesz po tym trenerze, jedziesz po piłkarzach, jedziesz po zarządzie. A nagle wygrywamy 2-3 spotkania, no najlepsze. Teraz to Wielka Wisła. No to jest po prostu coś, z czego ja po prostu nie mogę czasami zdzierżyć, powiem wam szczerze. Napiszcie, co wy sądzicie o tym, ale ja już teraz po prostu się skupiam na kolejnym spotkaniu z Polonią Warszawa. Ja mam, powiem szczerze, Trochę się obawiałem tego meczu. Powiedziałem niby w zapowiedzi, że 2-0 i tak typowałem, ale gdzieś z tyłu głowy miałem, że trochę tym remisem śmierdzi i powiem szczerze, że tak się stało. Ale cóż, nie poddawajmy się. Pierwsza kolejka, jeszcze jest naprawdę dużo punktów do zdobycia i tego się trzymajmy. A ja się z wami żegnam. Oczywiście standardowo zapraszam do pisania komentarzy pod tym filmem, co sądzicie o tym meczu. No nie będą to raczej przychylne komentarze, no tutaj też raczej sobie nie słodziliśmy, jeśli chodzi o piłkarzy Wisły Kraków, więc myślę, że tutaj w tym temacie się zrozumiemy. Dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia i do usłyszenia. Piona.